Witajcie moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Archeolog w Szpilkach. Witam Was w drugim filmie, który będzie pewnego rodzaju vlogmasem, dlatego że zaatakujemy Was filmami jeszcze w grudniu. I zasadniczo jesteśmy w muzeum w Chrzanowie. Towarzyszy mi nieodzowny pan dyrektor muzeum w Chrzanowie, pan Kamil Boguś. I wymyśliliśmy sobie, że będziemy dla Was szykować pewną rodzaju serię filmów związanych stricte właśnie z zabytkami archeologicznymi. Zamiarem naszych filmów jest łączenie opowieści archeologicznej związanej z wyjęciem przedmiotów z ziemi i opowiedzeniem, jak to się stało, wraz z tym, że pokażemy Wam niektóre z tych zabytków, które znajdują się w gablotach. Żeby nie było, oczywiście jesteśmy odpowiednio przygotowani, mamy rękawiczki, bo przedmioty żelazne nie lubią, tak jak Wam powiedziałam w pierwszym odcinku, dotyku ludzkiej dłoni, na której mamy oczywiście pot, łój, zatem moi drodzy zawsze rękawiczki. Te filmy mają Was skłonić do tego, żebyście wspierali polskie muzealnictwo, żeby odwiedzać muzea, bo też pamiętajcie, że my Wam pokażemy tylko wybrane zabytki, natomiast tak naprawdę zabytków w muzeach jest mnóstwo. I tak jak mnie kiedyś powiedział ktoś dawno temu na studiach, Kasia, ty najlepiej się nauczysz, jeśli będziesz widzieć coraz więcej, dotykać coraz więcej. Docelowo dotyczyło to ceramiki, że ceramiki ja się nie nauczę z książek, ale nauczę się jej w terenie lub w magazynach archeologicznych, po prostu je dotykając. Pozostajemy cały czas w horyzoncie kultury łużyckiej, a więc mojej ukochanej kultury łużyckiej, i pozostaję w nadziei, że jeszcze mi Bóg da odkryć cmentarzysko łużyckie. Natomiast tutaj prezentujemy Wam drugi odcinek właśnie związany z kulturą łużycką i prezentujemy Wam wszystkie przedmioty, które są własnością muzeum w Chrzanowie, a które tutaj prezentowane są na wystawie stałej. Są to w większości przedmioty metalowe i w większości znajdują się właśnie, zostały znalezione właśnie podczas wykopalisk na cmentarzyskach. Pan dyrektor. Bardzo serdecznie dziękuję. Właśnie tutaj są na tej ekspozycji prezentujemy właśnie eksponaty wydobyte z ziemi, bo archeolog szuka w gruncie rzeczy i tutaj to, co zostało znalezione, jest eksponowane. Nie tylko cmentarzyska, nie tylko osady, także i tak przypadkowe znaleziska też tutaj poszczególne elementy są prezentowane, ale oczywiście o wiele, wiele więcej mamy tego w naszych magazynach. Ten dzwonek, który słyszeliście, to nie alarm, tylko kolejni goście, którzy przychodzą do naszego muzeum i chcą zwiedzić. Na razie mają tutaj, nie mogą wejść, natomiast jeszcze taka mała ciekawostka, może nie stricte związana z archeologiem, ale znajdujemy się w budynku muzeum, który był oficyną dworską, tutaj oficjaliści dworscy mieszkali, a także ostatni właściciel naszego miasta, i to pomieszczenie, które zostało przeznaczone na tą ekspozycję archeologiczną, było dawniej salonem, więc jak tacy goście, taka ekspozycja to tylko w salonie. Oczywiście. Zatem moi drodzy, czeka Was kolejna nie lada gratka, bo właśnie na Waszych oczach gablota się otwiera. Jest oczywiste, że kiedy zwiedzacie różne muzea, a nie jesteście z branży, nie macie odpowiednich upoważnień, odpowiednich celów badawczych, bo to jest najważniejsze. Wy wcale nie musicie być badaczem, żeby Wam udostępniono zabytki, ale najważniejsze jest merytoryka i cel badawczy. No to jest to rzadka okazja, kiedy gabloty się otwierają i tutaj pan Kamil Wam pokaże ze mną te najciekawsze zabytki. To co, zaczniemy od mody. Zaczniemy jeszcze od mody. Naszyjnik. Naszyjnik znaleziony w Kwaczarze, również wykonany z brązu. Piękny naszyjnik, który był noszony 2500 lat temu. Ja sobie mogę tylko wyobrazić, co czuli archeolodzy, którzy wydobyli ten przedmiot z ziemi, mając świadomość, że ostatni raz był dotykany przez człowieka właśnie 2500 lat temu. 25 wieków temu ostatni raz ktoś dotykał tego przedmiotu i używał go jako przedmiot takiego do użytku codziennego, tak, który nosił tutaj wokół własnej szyi. Ale mamy tutaj też inne ciekawostki, bo mamy naszyjnik. Wiadomo, jak się wkładało, tutaj był jakiś sznureczek czy rzemyczek i zakładało się to na szyję. Ale czy słyszeliście? Pani Kasia na pewno.
Ale czy wy słyszeliście o nagolennikach? A no właśnie. Żeby też podkreślić różnego rodzaju walory, również w celach i kultycznych były używane, czy sensu stricte ozdobnych. Więc mamy na przykład taki nagolennik u nas na ekspozycji i w naszych własnych zbiorach. Na wystawie prezentujemy tak naprawdę dwa i oba wydobyte w Kwaczale. Tak. Zabytki, które wam w ogóle prezentujemy, ich datowanie to około 650 do 500 przed naszą erą. Pozostanie jeszcze w kręgu mody. I chciałbym pokazać szpilę, ale już troszeczkę inną i troszeczkę większą niż te, które wam prezentowaliśmy w ostatnim odcinku. I to jest szpila. Uważni widzowie na pewno zauważą, że wtedy użyłem sformułowanie, że przypomina pastorał, tak. A ta szpila jest nazywana szpilą pastorałowato, dokładnie, tak. Pastorałowata. Trudny wyraz. Przez tą krzywaś, czyli to zakręcenie przypominające właśnie pastorał biskupa, stąd jest ta nazwa. No i pięknie zdobiona szpila z tą taką ślimacznicą, krzywaśnią, jakkolwiek ją nazwiemy, również miała i względy praktyczne, żeby złączyć jakieś dwa fragmenty materiału, żeby spiąć całe ubranie, a jednocześnie, żeby móc się wyróżnić. Dzisiaj nosimy broszki. I to były elementy brązowe. A pokażę wam fragment bardzo podobnej szpili, ale wykonanej z żelaza. I zobaczycie, mimo że jest po konserwacji, co się dzieje z żelazem w ziemi, jeżeli się je wydobędzie, ono się utlenia, więc tylko dosłownie. Fragment, tak. Zrobimy wam też zdjęcia, więc będą jako przebitki. Z samej tej ślimacznicy, tej krzywaśni. Sam fragment. One są już po konserwacji. Tak, ale zobaczcie rzeczywiście, jak reaguje żelazo. Więc no jest tu duża różnica. Ale ta szpila służyła do tego samego, do spinania właśnie tych dwóch fragmentów materiału. Oczywiście mamy tutaj też nagolennik żelazny, a także i bransoletę. Tak. To jeszcze nagolennik pokażę. Nie nagolennik, tylko bransoletę, która jest ciężka. O, bardzo proszę. Musiało być pięknie zdobione. No rzeczywiście ta konserwacja spowodowała, że być może te zdobienia, które tutaj były, było to delikatnie jakoś na przykład rytowane, bo były takie możliwości. Niestety w tym przypadku nam się to całkowicie zatarło. W brązie, w elementach wykonanych z brązu łatwiej to się zachowuje pięknie może być eksponowane. Zanim coś dla panów, bo będzie zaraz też dla panów, które są oczywiście tym zainteresowane, bo będzie też broń, to chciałem pokazać jeden bardzo mały element z całego zestawu koli zdobionych paciorków wykonanych z gliny 2500 lat temu. Precyzja niesamowita. Całe zobaczycie na przebitce. Naprawdę drobnica. To jest jeden fragment. Jeden fragment z kilkunastu, który prezentujemy. I to była cała kolia wykonana z gliny, ręcznie, 2500 lat temu. Powiedzcie mi, kto z was dzisiaj by wykonał takie paciorki? Takie paciorki z gliny, mając dość proste narzędzie. To jest dokładnie. Coś zawsze dla mnie fenomenalnego, niesamowitego. Jak ktoś włożył tyle pracy, żeby wykonać tą kolię, aby ozdobić czyjąś szyję. Aby jest taka malutka, że nie wiem, czy kamera mi dobrze ją odda, ale zobaczycie na przebitkach, moi drodzy, więc jeśli są takie drobne przedmioty. No i idziemy. I teraz bojowa część filmu. Tak jest, czyli siekierki z taką pętelką. Siekiereczki brązowe, bardzo ładne, też już po konserwacji. To jedną i drugą mogę pokazać. O, zobaczcie, i one zostały w Żarkach Ziajkach znalezione. To jest też kultura łużycka. Tak. I z łóżkiem
Zobaczcie sobie. Na razie położę jedną. O. No i oczywiście wiadomo, toporki do czego służyły, zarówno mogły być i obronne, jak i do rzemiosła, prawda, do wykonania czegoś. I też często przedmiot kultowy, nie? Tak, jest znajdowany bardzo często w grobach w formie właśnie tej kultycznej. To, że dzisiaj, jeżeli ktoś umrze i wkładamy mu do trumny różne rzeczy, to nie jest żadna nowość. Kilka tysięcy lat temu już wkładano do grobu różnego rodzaju elementy, różnego rodzaju rzeczy, które były jakoś w jakiś sposób bliskie osobie zmarłej. I też z wiarą, że być może zmarły mógł się nimi posługiwać właśnie w życiu pośmiertnym. Zatem też pamiętajcie, że w każdej epoce, w każdej kulturze były odpowiedni system wierzeń i rytuałów. I podług tego też sam rytuał pogrzebowy charakteryzował się pewnymi cechami. Jeśli w danej kulturze była wiara w szerokie i wiecie, no normalne życie pozagrobowe, to tych przedmiotów było więcej deponowanych zmarłemu. Więc wszystko zależało od kultury i epoki, w której się znajdowaliśmy. No to jeszcze grot oszczepu, który mógł być niezwykle śmiercionośny, pięknie zachowany już po konserwacji, proszę zobaczyć. Również jest to kultura łużycka, brąz. Niestety nie mamy miejsca, gdzie został znaleziony. Wiemy tylko tyle, że na terenie naszego powiatu. Niemniej taką broń używano, żeby zarówno i polować, jak i bronić się przed nieprzyjacielem. Oczywiście drzewiec akurat w tym terenie nie zachował się przy tym oszczepie, ale grot mamy i 2 lata temu udało się, te elementy, które tutaj cały czas wam pokazujemy, zostały 2 lata temu zakonserwowane. No i jeszcze pokazywaliśmy wam w ostatnim odcinku wisiorki brązowe, a teraz tak. Gliniane i kamienne. O, tutaj ma jeszcze opis, więc tutaj jest wisiorek gliniany, który był noszony wówczas. O, żeby nie za blisko wam podchodzić. Oj, cały się majga. Więc to glina. Ale zobaczcie to, jak mówimy też na przebitkach. Gdyby coś nam kamera poszalała i nie chciała wam za bardzo pokazać. Tak, to będą na przebitkach. No niestety, czasami są to bardzo, bardzo drobne elementy. Mamy tutaj też wisiorek kamienny, ale też mamy zbiór, który chciałem wam pokazać, guzików. Guziczków z diademu jakiegoś. Nie wiem, czy będzie widać taką drobnicę. Oto mamy cały zbiór. Tak. Wiemy, czym się charakteryzował. I tu jest ze 150, diadem. Słuchajcie. Tak, proszę mówić. Przepraszam, bo tak czasami pozostało. Wiemy, czym się charakteryzował diadem, który był noszony na głowie i on był wykonany właśnie i ozdobiony takimi guziczkami. A jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że dziurki do guzików zostały wymyślone tak naprawdę dopiero w XIII wieku, a wcześniej, prawda, były zupełnie inaczej wiązane te, znaczy związywane te rzeczy. To, co dzisiaj mamy przy marynarkach, te dziurki od guzików, to tak jak mówię, dopiero XIII wiek. I mała ciekawostka związana też trochę z naszym miastem. Święty Mikołaj, który jest patronem naszego miasta, oficjalnie od 2008 roku, a nieoficjalnie od XVI wieku radni sobie wzięli go za patrona i mieszczanie szanowscy, to on jest patronem tam wielu rzemieślników, wielu postaci, ale też między innymi osób, które wykonywały guziki i dziurki w tychże guzikach, więc święty Mikołaj też jest jakoś z naszym miastem związany. I ostatnią rzecz, którą mogę wam pokazać z tej gabloty, to są zawieszki skroniowe. Na ostatnim filmie widzieliście te zawieszki skroniowe, bardzo malutkie, a tu mamy o wiele, wiele większe i to są właśnie Jankowice, Kwaczała, Żarki, Ziajki oraz Imielin, o wiele, wiele większe, ale noszone właśnie przy skroniach, żeby podkreślić każdy ruch głową, aby ozdobić się i przypodobać. A no właśnie. Pamiętajcie też, że pracujemy i pokazujemy wam film w warunkach muzealnych. Zatem, jeżeli czegoś nie widać, no to będą też
przebitki. Natomiast prawda jest taka, że ustawiliśmy też kamerę tak specjalnie, żeby wam nie pokazać wszystkiego, bo też intencją jest, żebyście odwiedzali muzea. Zatem jak wam pokażemy wszystko, to stwierdzicie, a po co przychodzić? Dokładnie, a nie o to chodzi. Muzeum też żyje dlatego, że są odwiedzające. I to, co mówiliśmy w ostatnim odcinku, pozwolę sobie tutaj też powtórzyć. Odwiedzajcie muzea, gdziekolwiek jesteście, na jakiejkolwiek wycieczce, nawet jednodniowej, odwiedzajcie muzea, które tam się znajdują po drodze, bo w każdym są prawdziwe skarby. Tak. Bardzo często też wy, jako moi widzowie, przez różne kanały social mediów pytacie mnie, żeby wam doradzić, gdzie się udać, gdzie się dowiedzieć. Gdzieś w waszej myśli funkcjonują instytucje konserwatora zabytków, ale bardzo często zapominacie właśnie o muzeach. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś na temat zabytków archeologicznych, no to szukajcie w pobliżu waszego miejsca zamieszkania właśnie muzeum, które na przykład ma dział archeologii. Ja wam gwarantuję, że na pewno pracownicy, jeżeli będziecie rzetelnym, dobrym człowiekiem, no to wam pomogą i doradzą w poszerzaniu waszej wiedzy. Dokładnie tak. Muzealnicy też po to są, żeby pomóc, żeby pokazać. To jest nasza misja. Zabezpieczać, dalej zabezpieczyć, przekazywać tą wiedzę i uświadamiać społeczeństwo, jak ważna jest praca historyka, archeologa, antropologa, wszystkich tych dziedzin związanych z historią i z badaniem dziejów naszej przeszłości. Zatem, moi drodzy, dziękujemy wam serdecznie za oglądanie. To był drugi odcinek z serii. Jeśli ktoś nie widział pierwszego, to zapraszamy. No i możemy was zapewnić, że będzie ich jeszcze więcej. Seria z zabytkami, której tutaj matką i ojcem jest Muzeum w Chrzanowie i oczywiście pan dyrektor Kamil Bogusz trwa. Trzymajcie się ciepło, zostawiajcie łapkę w górę dla pięknych zabytków i do zobaczenia w kolejnym odcinku.